Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku, a w tym odcinku nasza wielka, niespodziewana wyprowadzka. Dlaczego wyprowadzamy się z mieszkania, z którego byliśmy w sumie zadowoleni do pewnego czasu, jeżeli chodzi o jego wystrój i w ogóle wybór? Tutaj wprowadziliśmy się w mieszkaniu, do mieszkania, w którym nagrywamy, w grudniu zeszłego roku, czyli dokładnie teraz mija pół roku. Mhm. Pół roku, odkąd tutaj mieszkamy i wyprowadzamy się. Jak możemy wyprowadzić się po pół roku? Można. Można. Dlaczego? Po prostu możecie trafić na nienormalnego właściciela. I bardzo żałuję tego, bo ja bardzo bym chciała zrobić taką wielką dramę i powiedzieć w ogóle, kto to jest ten typ. Bo niektórzy by na pewno z Was skojarzyli. Tak, tak. Nie jest to osoba znana w social mediach, ale jest to osoba, którą byście kojarzyli z pewnej afery. Natomiast, a właściwie... Afery jego taty. Jego ojca. I jakby to chodziło o takie... Polityczna afera. No kurde, powiemy. Nie powiemy, ale polityczna afera. Poczekajcie, dosyć głośna. Bo cieknie mi z nosa katar. Met your eyes, raise a sharp cut through the crowd. I don't even want to know your name. I just wanna keep you to myself. Stay with me or leave me be. I want you all to Jakiś czas temu stworzyliśmy na naszej stronie familiesklep.pl filtr Glamour, który stał się zdecydowanym hitem. Jego wersję testową możecie mieć już za 8 zł dzięki specjalnej zniżce dla osób, które oglądają nas na YouTubie. Więc nie czekajcie i korzystajcie. Życzymy miłej przemiany zdjęć. I słuchajcie teraz, o co chodzi. Ja w ogóle też chcę zaznaczyć to, że zobacz, my mamy wieczny problem. Najpierw nagrywamy, kurde, że Lady Gaga nam się nie podobało. Teraz nam się tutaj nie podoba. Nie, bo to akurat taka seria. Jeszcze ja też będę. Ale chodzi o to, że ludzie mogą sobie pomyśleć, że my się czepiamy i jesteśmy tacy, że to z nami coś jest nie tak. A prawda jest taka, słuchajcie, żeby trafić takiego właściciela, to po prostu trzeba mieć naprawdę tutaj... Nie, no zobacz, pecha. Mieszkaliśmy na Gocławiu, super właściciele. Super. Mieszkaliśmy na Woronicza, bardzo super właściciel. Pan pozdrawiam pana Piotra. Pozdrawiamy. I jego córkę, która pewnie nas ogląda. Tutaj mieszkaliśmy, no i... Właściwie nigdy nie poznaliśmy właściciela. My go nie poznaliśmy, słuchajcie, i my jesteśmy też głupi. Prawda jest taka, że to jest bardzo dużo winy naszej, bo my żeśmy na początku czuli. Tak. My po prostu czuliśmy, że będzie bo coś od samego nie tak. Początku już było coś nie tak. Tak, ponieważ wprowadzając się tutaj, to było poprzez agencję, więc płaciliśmy też prowizję, tam jakby, no sobie to jest mało ważne. Po prostu chodzi o to, że widzieliśmy się z agentką i jakby klucze nam przekazywała agentka wraz z jakimś tam, nie wiem, takim panem, który pomagał temu, pracownikiem tego typka, który jest właścicielem tego mieszkania. I swoją drogą bardzo miłym. I teraz słuchajcie, też i agentka była, pozdrawiam pana Adriana, pan Adrian był bardzo miły, pani Magda była bardzo miła, wszystko było super. Natomiast umówiliśmy się, że będzie tutaj, jak oglądaliśmy to mieszkanie, tam za miesiąc mieliśmy się wprowadzić, że będzie posprzątany taras. Bo taras wygląda tak. I taras wygląda tak zawsze, ponieważ po prostu srają na niego gołębie, krótko mówiąc. Właściciel jest nam winien sporo pieniędzy w tym momencie. Natomiast zostawił nam po prostu taras w głównach ptaków. Dodatkowo zostawił nam mieszkanie z nieumytymi oknami. Dodatkowo... Nie, no to było dużo rzeczy nieumytych. Tak, po prostu widać było brudne. Nie, widać było, że to mieszkanie było kiedyś sprzątane przed, natomiast było to pewnie miesiąc, dwa przed naszą w ogóle wprowadzką i było dużo rzeczy niedomytych. Na przykład były niedomyte, jak to się nazywa, zamrażalnik. Dużo tego było. Lampy, w sensie klosiki. Zleciliśmy mycie kanapy w ogóle, też tak, pranie. Tak, bo była po prostu w tragicznym stanie. Było po prostu posprzątane powierzchownie. I teraz słuchajcie, co było dalej. Nie dostaliśmy kluczyka do skrzynki pocztowej. Przyznaję, że na początku my też tego nie zauważyliśmy. Po prostu jakby nie pomyśleliśmy o tym. Ale w styczniu, po dwóch tygodniach, nie, po miesiącu już, proszę, od wprowadzenia się mi się przypomniało i na zasadzie, a klucze do skrzynki w sumie mi się przydał, napisałam w tej sprawie do pana M maila i SMS-a, bo tak mieliśmy się z nim komunikować. On na moje SMS-y, na moje maile przez cały tutaj pobyt praktycznie nie odpowiadał. Zdarzyły się sytuacje, że odpowiadał, jak już byłam potem wkurzona. Dopóki byłam miła i pisałam maile, SMS-y, nie dostawałam żadnej odpowiedzi od niego.
Po bodajże miesiącu posiadania, znaczy mieszkania tutaj, mieliśmy się też spotkać z nim, żeby powiedział, żeby zobaczył nasze mieszkanie, czy sad nic nie zniszczył, miał się zgodzić lub nie na drugiego kota, bo zgodził się tylko na jednego kota w umowie. Natomiast to spotkanie nigdy nie nastąpiło, więc stąd też brak drugiego kota u nas, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy możemy go wziąć. Jest też kilka innych powodów. Ale ogólnie jak chcieliśmy się spotkać z nim, to zawsze były jakieś wymówki, zawsze po prostu. Tak, a ostatnio jego wymówką było na przykład to, że on jest niezaszczepiony, się nie będzie spotykał. No więc jakby wiecie, no jakby można powiedzieć, no tak, no bo może się bać, ma prawo, no i ma prawo i my nie możemy nic z tym zrobić. Natomiast jakby wszyscy dobrze wiemy, że po prostu to jest wymówka na zasadzie nie chcę się z nami spotykać, nie mam czasu, mam to gdzieś, użyję argumentu, na który nie możecie nic odpowiedzieć. I teraz, dzisiaj opuszczamy to mieszkanie całkowicie, bo dzisiaj zabieramy ostatnie rzeczy. Ja mimo to, że po prostu on nam wisi no ponad 3000 można powiedzieć, bo też jest kaucja i tak dalej. Ja po prostu nie dałam rady, ja posprzątałam to mieszkanie. Natomiast ja po prostu musiałam, ja z ludzkiej przyzwoitości nie dałam rady nie wytrzeć kurzu po prostu. Kurzu, podłogi jakieś tam odkurzałam po prostu i tak dalej. I teraz nasz mail do niego brzmi... Oddajemy w takim stanie, w jakim przyjęliśmy. No w sumie można tak powiedzieć. Oddajemy z brudnymi oknami, z brudnym tarasem, z brudnymi szafkami w środku, ale wszystkim czystym na zewnątrz. No taras jest tylko tam, gdzie srają gołębie brudne. No to nie nasze wino, że srają. Znaczy, jego też nie, prawda? No jego tak, bo zgłaszaliśmy to w momencie, jak się wprowadzaliśmy, tak. To usłyszeliśmy, że no to trzeba do administracji. Nie no, i jakby on miał to się dowiedzieć i no nie wiemy tego, czy się dowiedział, czy nie, bo wiecie, nie wiemy tego. Natomiast byliśmy jakiś czas temu w administracji w sprawie kluczyka, to też jest dłuższa historia, właśnie tego do skrzynki. I zapytaliśmy o to przy okazji tego gołębia, bo nie zamierzyliśmy się jeszcze wtedy wyprowadzać. I powiedzieli nam, że jest możliwe, żeby to załatwić, bo jakiś inny sąsiad po prostu się to załatwił. Czyli prawdopodobnie w ogóle ta jego wizyta, czy tam telefon, tam, czy mail się nigdy nie odbył, no bo jak to się stało, że jeden sąsiad sobie załatwił, a sobie nie załatwił. Po prostu miał to, że tak powiem, głęboko gdzieś. Kamil musiał zmienić rękę do trzymania, bo już przez moje gadulstwo nie jest w stanie trzymać kamery. Zaraz słuchajcie, dlaczego w ogóle podjęliśmy decyzję o wyprowadzce? Bo to, że jest, ten typek jest bucem, nie reaguje na SMS-y, to jest jedno. Dlaczego była ostateczna decyzja? Kamil. Z kilku powodów. Mhm. Pierwszy powód to jest taki, no możecie zobaczyć teraz, jak wygląda nasza wanna. O! No to przecież nie przeszkadza. Nie, no my sobie też mokrującą podkleiliśmy, słuchajcie. No to jest okej, okay. To jest sławne. Nie, Maria jak się tak raczkuje, żeby tak sobie rękę tam może włożyć. Może sobie zawsze wejść, się schować, też spoko. Wanna, która uwaga, z której uwaga, z głównego zaworu, czyli takiego, co się wlewa wodę do wanny, leciała przez cały czas, jak tutaj byliśmy, żółta woda i nic z tym się nie dało zrobić. Ale ty, leci biała w końcu. Pół roku mieszkaliśmy, leciała żółta. Daj jej czas. Wyprowadza, leci biała. Daj jej czas. Nie, jest. O! Nie widać? Widać. Tak? Weź głowę zabierz. Sipi. O, sipi. Leci. Uwaga. Prysznic od początku był do niczego, w sensie był, jakby miał wadę. Był źle zrobiony od początku. To potwierdził jakby... Tak fachowiec, który tutaj był. Od pana... Marcinka. Marcina. Od pana Marcina, tak. Od pana Marcina potwierdził to. Natomiast pan Marcin stwierdził, że wanna jest naszą winą. Gdzie chodzi o co? Słuchajcie, że jest takie kółko, gdzie odkłada się prysznic. Zawsze się tam odkłada, po prostu jest to miejsce i to było źle zrobione, więc leciało pod wannę. Tam, gdzie jest ten taki kabel, rurka, to tam to zawsze ten. Była dziura w wannie. Tak, na odkładanie prysznica. Ale to jest składam. Dziurka taka, że to po prostu woda no tak, ściekała. Ale tego my nie wiedzieliśmy, bo nie mieliśmy prawa tego wiedzieć. No tak. I to jest według niego nasza wina, że my odkładaliśmy prysznic na miejsce, gdzie się odkłada prysznic. Jezus, jaka jest pogoda. Co my zrobimy, jak wyjdziemy? Bo samo po prostu jeszcze w garażu. No właśnie. No ale z Lajrą gdzie wy wyjdziemy na spacer? Będzie ciężko. No nie pierwszy ważne. Powód, czyli pierwszy powód to wanna. Drugi tak. Powód to to, że zepsuła nam się klimatyzacja. Tak. Tak jak widzicie, tutaj jest na część bodajże północną. My tutaj mamy po prostu od godziny mniej więcej 12 słońce. I w tym pomieszczeniu po prostu jest mega, mega... To jest ta klima właśnie. O, to jest, tam jest ta klima. W tym pomieszczeniu jest mega gorąco. Nagle teraz... zaczęła kapać. Po prostu. A, no więc ja zrobiłam zdjęcia tej klimy, tutaj możecie zobaczyć zdjęcia, jak kapie nawet taką miskę dałam i zgłosiłam, że no Panie Marcinie, nie działa nam klima, proszę coś z tym zrobić. I słuchajcie, i właśnie w tym jest problem, bo to, że mieliśmy tą klimę, to, że mieliśmy tą wannę, to każdemu coś się w mieszkaniu dzieje, mieszkanie też nie jest nowe, nie oszukujmy się, ma kilka lat, okej. Okay. Natomiast naszty. Właściwie decyzja nie ma nas tu. Ma. Okej. Okay. To, że podjęliśmy decyzję o wyprowadzce, dlaczego? Dlatego, że dostaliśmy od niego maila,
mniej więcej, trochę pozmieniam treść, bo ja nie wiem, czy ja mogę dać korespondencję tak po prostu, ale pozmieniam. Jeżeli nie podajesz danych tej osoby, to możesz. No dobrze. Pan stwierdził, że my przed uruchomieniem klimatyzacji po sezonie zimowym mieliśmy zrobić przegląd klimatyzacji i my tego nie uczyniliśmy, a teraz zgłaszamy usterkę i mamy się zastanowić, kto w takiej sytuacji jest odpowiedzialny. No kurna, chyba to jest żart. To jest jakaś kpina. Oczywiście może być w umowie zawarte, że na przykład najemca się tym zajmuje, czyli my, natomiast nic w umowie takiego nie było i kodeks cywilny nas broni w tej sytuacji, bo taką rzeczą zajmuje się właściciel. Po to wynajmujecie mieszkanie, żeby to właśnie właściciel zajmował takimi rzeczami, a nie wy jako najemcy. Jest to po prostu jakiś żart. Jak do niego zadzwoniliśmy, żeby odnieść się do tego maila, bo to od razu zadzwoniliśmy, jak tośmy to odczytali, to on powiedział do Kamila, że w jakim pan świecie żyje, że pan nie wie, że przegląd klimatyzacji robi. No po prostu i weź rozmawiaj z takim człowiekiem. Kolejna rzecz. Jeśli chodzi o świeżo położone płytki przez fachowca, brak silikonów w fugach, czyli to, że właśnie nie dokończyli i wanna wyglądała tak, jak widzieliście, nie powoduje żadnych konsekwencji w postaci przecieku wody, a stanowi jedynie element estetyczny. No to myślę, że my tutaj też powinniśmy mu nazwać na środku i powiedzieć, że to estetyczny element jest i niech sobie posprząta, nie? No naprawdę, no kurde, taka jest prawda. Dlaczego ja sprzątałam? Rozwalę to mieszkanie. To tylko element estetyczny. No i no kupę zrobię na środku, będzie estetycznie, nie? Znaczy nie estetycznie, ale to poradzi sobie z tym, prawda? Dobrze. I on powiedział, że my użytkowaliśmy wannę w sposób nieprawidłowy, to już wam mówiliśmy. Sera tata i jeszcze mówi, co to może spowodować, zagrzębienia, stęchliznę, co ty nie powiesz, dobra. No i proszę o stanowisko. No to nasze stanowisko było takie, żeśmy postawili mu granicę przez telefon, nie dało się z nim praktycznie w ogóle rozmawiać. Zaproponowaliśmy spotkanie, do spotkania nie doszło. Kluczyka nie załatwił przez następne miesiące. To jest najważniejsze, do tej pory nie mamy kluczyka od skrzynki. Do skrzynki wypadają już po prostu ulotki reklamowe. Raz odebraliśmy stamtąd list, bo był na samej górze i można było po prostu go wyjąć, była to karta do bankomatu, którą zamówiliśmy, bośmy oboje pogubili ostatnią kartę i dobrze, wybrali i tak dalej. Nie i nasze karty do bankomatu musimy odbierać z adresów jakichś takich, nie wiem, mojej firmy, czy tam z mojego domu rodzinnego, bo niestety tutaj nie możemy użytkować tego lokalu w pełni, ponieważ załatwienie kluczyka jest zbyt trudne, załatwienie ślusarza i przyjazd na miejsce jest zbyt trudne. My chcieliśmy to zrobić sami po prostu, natomiast nie można wymieniać zamków, bo kluczyk zabrał podobno poprzedni najemca, co mnie w ogóle nie interesuje. Nie można wymieniać zamków bez obecności właściciela i bez aktu własności mieszkania, mi też ślusarz to powiedział przez telefon. Pan Marcin nie zamierza się tutaj stawić, więc my mówimy goodbye. Goodbye. Zepsuła nam się pralka. Uwaga, jego reakcja była mniej więcej po około 2 tygodni. Nie, po tygodniu. Nie obrażaj pana Marcina. Po tygodniu. Przepraszam bardzo. Po tygodniu mogliśmy wyprać rzeczy naszego dziecka niemowlęcego. Naprawa wanny była. O kluczyk do skrzynki upominam się od 13 stycznia, moi drodzy. Jest połowa czerwca, żeby nie było. Brzęcząca żarówka w korytarzu. Zobaczmy ją. A tu jest ta żarówka. Chyba słyszycie? Nie wiem, czy słychać. Słychać. Ja już się wyłączyłam na nią. Słychać. Niedziałający kontakt do zmywarki. Musieliśmy mieć taki brzydki przedłużacz do kontaktu, który podczas nagrań nie wyglądał dobrze. Niestety nie udało się tego naprawić. Lampa w sypialni. Teraz pokażemy wam tą lampę, która jest podklejona taką żółtą taśmą i po prostu jest obrzydliwa. Ale to jest po prostu, to jest kwestia estetyczna. Ale to nie, to ja ją podkleiłem, bo wcześniej to podklejenie, ona się złamała. No tak, ona się już 3 razy złamała. Ona teraz też jest jakaś podłamana i to jest moja lampa jeszcze do tego. O, jest ta lampa. Ta lampa taka tutaj jest. To jest tylko kwestia estetyczna, nie martwcie się, wszystko jest okej. Okay. No normalnie takie lampy to jest normalny standard. I ja, wiesz co, ja ci mogę powiedzieć, że tutaj niektórzy nam powiedzą, Boże, piękne mieszkanie, przesadzacie i tak dalej. No ale umówmy się, no płaciliśmy za to mieszkanie 5,5 tysiąca, to nie jest aż tak mało. No, ponad 5,5. Ponad 5, 5,700 chyba? Tak. 5,700. Ale oczywiście lampy nie będzie wymieniał, bo to jest kwestia estetyczna. Myślicie, że powinniśmy panu Marcinowi podesłać link do tego filmu? No nieważne. Przeprowadzamy się teraz, będziemy mieszkać w innym mieszkaniu, którego home tour będziecie mogli oczywiście zobaczyć na naszym kanale, no bo wiadomo, każdy youtuber nagrywa home tour, jest to oczywista sytuacja. A tymczasem my lecimy po lajrę i lecimy się rozpakowywać właśnie w naszym nowym superdomku, w którym mamy przemiłą właścicielkę, która nie ma żadnego problemu z naszym cudownym kotkiem, z naszym dzieckiem, którym jest zakochana i po prostu na spotkanie, gdzie nam dawała klucze, wzięła jeszcze swoją mamę, która też była zakochana w lajrze, więc po prostu jest świetna i jest w ogóle w moim wieku, więc pozdrawiam panią Karolinę. To na koniec jest taki pożegnalny, słuchajcie, home tour naszego mieszkania. Pan Marcin postanowił rozdewastować swoje własne mieszkanie. To jest ta zepsuta klimatyzacja. Tutaj tutaj jest zmywarka. No nie działa, bo jest nie podłączona. A, bo kable nie ma, to nie. Co my tutaj mamy? Tu jest wszystko ok, tu jest okno zamykane, żeby tutaj nic się nie wydarzyło.
żeby było potwierdzenie. Tu jest wszystko fajnie. O, proszę, tutaj też. Żeby... A krzesełko też podklejone na dole jest. Krzesło, a było podklejone? Wszystko na odcina? A no tak, zobaczcie. Na jajka sobie. Więc to tylko kwestia estetyczna, więc tutaj się nie martwmy. Piekarnik estetycznie działa. Estetycznie też piekarnik zrobiliśmy, taki estetyczny bardzo. Tutaj jest też o, lodóweczka, wszystko jest ok. Co my tam mamy dalej? Kurczę, fajnie tutaj było tak naprawdę. No poza tych jakby mankamentów, właśnie je sprzątaliśmy, więc... A, tu jest ta żarówka. Chyba słyszycie? Nie wiem, czy słychać. Słychać. Ja już się wyłączyłam na nią. Słychać. No i co, tutaj mamy naszą sypialnię. To jest moja lampa. Coś... O, zobaczcie, jaką zrobiliśmy. O, jest ta lampa. Ta lampa jaka tutaj jest. To jest tylko kwestia estetyczna, nie martwcie się, wszystko jest okej. To jest, no normalnie takie lampy to jest normalny standard. I ja, wiesz co, ja ci mogę powiedzieć, że tutaj niektórzy nam powiedzą, Boże, piękne mieszkanie, przesadzacie i tak dalej. No ale umówmy się, no płaciliśmy za to mieszkanie 5,5 tysiąca, to nie jest aż tak mało. No, ponad 5,5. Ponad 5, a 5,700 chyba? Tak. 5,700. No właśnie, więc to nie jest tak mało. No warto jednak, tutaj jeżeli płaci się... Jeżeli płaci się 5,700 miesięcznie, to warto jakby oczekiwać jakiś... Była szuflada jeszcze. O, to nasze taśmy, musimy to zdjąć. A no tak, bo to zaznaczaliśmy, że już jest pusto. Tutaj był pokój Lajry, w ogóle tego tutaj to miało nie być. O, ta wykładzina to też jest hit, słuchajcie. Tutaj się umawialiśmy zupełnie inaczej. Miała być dorobiona wykładzina, no było de facto, że jest w ogóle wubonogi takie, pół takie, ale już jej nie było w sprzedaży. I ja teraz, znając już pana Marcina na odległość, rzecz jasna, ja wiem, że to musiała być ściema, że to nie w ogóle, nic to nie zostało na pewno sprawdzone. Ona raz tu jest pewnie w każdym sklepie na ogóle. Chodźmy do wanny. Wanna. A, to jest ulubiona kwestia estetyczna. Tutaj, no to też nie przeszkadza. Nie, no my sobie tę taśmę ukryjącą podkleiliśmy, słuchajcie. No to jest okej, okay. To jest niesławne. Nie, Lara jak się tak raczkuje, żeby tak sobie rękę tam może się włożyć. Może sobie zawsze wejść się, schować, też spoko. No i co tutaj? A ten drugi kufelek też jest podklejony. Chwila, czekaj, jakbyśmy wzięli tą wodę, będzie leciała żółta, czy nie? To, weźmy na nagraniu. Nie widać, że to jest żółta. Tak, próbowaliśmy robić zdjęcia tej wody, ty leci biała w końcu. Pół roku mieszkaliśmy, leciała żółta. Daj jej czas. Wyprowadza leci biała. Daj jej czas. Nie, jest. O! Nie widać? Widać. Tak? To weź głowę zabierz. Chipi. O, chipi. Leci. Nie chcę. A ta lampa żarówka będzie to działała? Nie, działała. To po prostu żarówka się przepaliła. Aha. Dobra, no i co? Co będzie to jeszcze? Tutaj łazieneczka, to akurat było wszystko okej w tej łazience. Berbery, nasza łazienka. Szpanerska. Zobaczcie, jakie będę. Ona się nigdy nie podobała. Mi się podobała. Niestety. To dla starych jest osób. Poczekaj, co my jeszcze tutaj mamy? Wszystko. O, brzęczy. Kotku cały czas brzęczała. Ale ja już mówię, jestem wyłączona na to. Ciao! Pa! Pamiętajcie, żeby zajrzeć w opis pod filmem, bo tam znajdziecie link wraz z kodem, który da Wam nasze filtry testowe w cenie tylko 8 zł. Pa!